Kilka dni temu Mob Games opublikowało kolejną taśmę VHS, kolejny horror analogowy zapowiadający kolejny chapter Poppy Playtime i dzisiaj sobie go przeanalizujemy. Ponadto do analizy pozostał nam jeszcze jeden materiał z Backrooms od Kane Pixels o nazwie Damage Control, który jest całkiem interesujący, a poza tym ostatnio wyszło Garten of Banban 2, więc kilka słów o kolejnej dawce gównogry w dzisiejszym filmie. Także cześć wszystkim, z tej strony Modar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Nie zaczniemy, zostaw kciuka w górę pod tym filmem, a także suba na kanale, ponieważ jesteśmy coraz bliżej 300 tysięcy widzów i fajnie byłoby to zrobić do moich urodzin, niestety już 19 kwietnia, więc myślę, że będzie fajnie. Wpadnij ponadto na mojego Instagrama i TikToka, link macie w opisie tego filmu, a tymczasem myślę, że możemy cisnąć z pierwszym tematem. Tak więc parę dni temu Mob Games podzieliło się z nami kolejną kasetą VHS ze świata Poppy Playtime, a także Playtime Go. Sam materiał pojawił się w piątek 3 marca i znów ma taką nieprzyjemną nazwę. W każdym razie jest to taśma instruktażowa pokazująca, jak dokonać relokacji danego obiektu, a ta akurat została dokonana 8 sierpnia 1995 roku w formacie MP4. A sama relokacja dotyczy większych ciał. Na pierwszy rzut oka dotyczy to zabawek, ale tak naprawdę raczej odnosi się to do eksperymentów od Playtime Co. Sam początek taśmy jest o tyle interesujący, że u góry mamy całkiem nieoczekiwany komunikat mówiący, że taśma zawiera nieoczekiwany materiał zmanipulowany przez osobę trzecią, a ty masz zniszczyć taśmę. No, interesujący. Tak więc proces rozpoczyna się od odebrania obiektu z magazynu B. To również ma miejsce na filmie i tak jest, widzimy tutaj dokładnie ten sam obiekt, jakim był Huggy-Wuggy w pierwszym Poppy Playtime. Lecz tutaj mamy związek z Kissimissi i tak jest, teraz dopiero czuję, jaka ta nazwa jest cringe'owa w ogóle. Już za nią widzimy Mami Long Legs, a także PJ'a, tylko że w ich zabawkowych formach, jak mniemam. Następnym krokiem jest zabezpieczenie obiektu. W taki, no trochę prowizoryczny sposób, mam wrażenie. Następnym krokiem jest załadowanie obiektu do pociągu. Następnym krokiem jest zapoznanie się z podręcznikiem i planami awaryjnymi związanymi właśnie z eksportem takowego obiektu. Niestety jednak po chwili widzimy pierwsze świadectwo tego, że ktoś bądź coś majstrowało przy taśmie i wówczas komunikat zamienia się na: poluzuj paski trzymające obiekt. Po internecie latają teorie, że za edycję taśmy odpowiada tak naprawdę eksperyment 1006, znany również jako prototyp. Na kolejnym ujęciu widzimy, jak obiekt jest transportowany pociągiem w inne miejsce, w fabryce. Dowiadujemy się również, że nagranie to miało miejsce 8 sierpnia 1995 roku, to już wiemy, o godzinie 10:42 rano. Piątym krokiem jest poinformowanie konduktora o zamierzonej trasie. Tak więc na kolejnym ujęciu właśnie widzimy pomieszczenie konduktora i na ścianie znajdują się dokładnie te same kartki, które widzieliśmy w chapterze drugim. Tutaj widzimy nagranie z kamer, gdzie widzimy przejeżdżający pociąg, natomiast interesującym szczegółem jest napis znajdujący się na ścianie o następującej treści: zbliża się godzina radości. I tak jest, za chwilę tą godzinę radości zobaczycie. Krok szósty nakazuje ci obserwować obiekt w trakcie transportu, aczkolwiek ponownie pojawia się komunikat, aby poluzować pasy trzymające obiekt. Krokiem siódmym jest po prostu dowiezienie obiektu do nowej lokacji, a także ponownie poluzowanie pasków. Po raz ostatni, w cudzysłowie, w bezpiecznym stanie Kissimissi widzimy o godzinie 10:59, natomiast następnie 15 minut później o godzinie 11:14 widzimy, że ktoś faktycznie poluzował pasy. Kissimissi została wypuszczona, tak jakby, ponieważ dalej znajduje się w tej samej pozycji, aczkolwiek prawdopodobnie udało się jej zabić dwójkę bądź trochę większą liczbę pracowników Playtime Co., co zresztą tutaj widzimy. No ale być może zrobił to na przykład prototyp, próbując ją uwolnić, a za chwilę ta sobie stąd pójdzie. Dalsza część materiału niestety zniknęła. No i w tym momencie taśma dobiega końca i czy ona mówi nam coś ciekawego? No nie. Co do gier absolutnie nic nie wyjaśnia, ale dodaje nam pewien ogół, pewien kontekst. Zdradza pewną historię kolejnego, przerażającego, obrzydliwego incydentu w placówce
i jako takie zadanie spełnia je całkiem w porządku. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że wydarzenia przedstawione w tej taśmie mają miejsce 3 lata po wydarzeniach z poprzedniej taśmy, gdzie widzieliśmy uciekającego Hagiego. Wobec tego stąd po prostu mamy pojęcie, że faktycznie cyklicznie co jakiś czas miejsce miały jakieś incydenty, wypadki w tej placówce, związane właśnie z nie do końca etycznymi eksperymentami ludzi zaangażowanych w projekty. Osobiście wydaje mi się, że nie ma tutaj się zbytnio nad czym rozwodzić więcej. Taka forma promocji jest bardzo spoko, ale myślę, że mogliby albo wstawiać te nagrania częściej, albo jakoś bardziej je urozmaicać. W każdym razie po prostu czekajmy sobie dalej na chapter 3, aż wyjdzie za x czasu. Wiemy na pewno, że pojawi się w tym roku i ja obstawiałbym jakoś tak końcówkę, ponieważ twórcy podobno chcą go najbardziej dopracować, bo ma być najbardziej ambitnym projektem ze wszystkich, które póki co wyszły. Kolejnym tematem, który chciałbym omówić w dzisiejszym filmie, którego trochę bez sensu byłoby przedstawiać w zwykłym materiale, jest jedyny zaległy materiał z Backroomsów od Kane Pixels. Niektórzy mogą pamiętać, że oglądaliśmy go niedawno na streamku, ale możemy przeanalizować go raz jeszcze tutaj dla większej publiki. Tak więc jego akcja ma miejsce 26 maja 1990 roku i pokrótce dotyczy on sytuacji z nagłym pojawieniem się Petera Tencha, które miało miejsce jeszcze w poprzednim filmie z Backroomsów od Kane Pixels. Jeżeli pamiętacie, nasza drużyna wybrała się w pewne miejsce w Backroomsach, gdzie nagle pojawił się gościu z pistoletem mierzącym w ich kierunku. I okazał się nim być Peter Tench, czyli były członek tej drużyny, który teraz jest uznany za zmarłego, ponieważ zaginął jakiś czas temu. Ale jak się okazuje, tak naprawdę nie zginął, a po prostu zaginął, czytaj po prostu przeniósł się w czasie w zupełnie inne miejsce. W inny czas, weź Boże w inny wymiar czy cokolwiek. Jest to trochę skomplikowane, więc opiszę wam to w ten sposób. Kiedy Peter nagle zniknął w tamtym momencie, drużyna zupełnie nie wiedziała, co się z nim dzieje, a następnie jakaś rada Weissing uznała go za zmarłego. Peter miał pogrzeb, został upamiętniony, a życie toczyło się dalej. Natomiast 3 miesiące po zniknięciu Tencha, ten nagle pojawia się. Natomiast uznany został za swoistego wroga, wobec tego ucieka i ukrywa się przed wszystkimi. Ten materiał dotyczy właśnie jego historii i tego, co działo się z nim po pojawieniu się ponownie Weissing. Otóż tutaj mamy chociażby nagranie z kamery, gdzie widzimy, jak Tench wbiega do jednego z laboratoriów i celuje do personelu z pistoletu. Przez następne minuty pokrótce opisana zostaje cała ta sytuacja i to, co działo się pomiędzy zniknięciem Tencha a jego późniejszym pojawieniem się. No ale pokrótce zdaje się, że to nie jest jakieś mega ciekawe i myślę, że to, co powiedziałem wam przed chwilą, najlepiej pokazuje to, co działo się z nim przez ten czas i to jest wystarczająca wiedza. W każdym razie istotne jest to, co działo się z nim później. Otóż po tym, jak pojawił się Weissing, udało mu się zbiec z tej placówki do rzeczywistego świata, w sensie, wiecie, na zewnątrz. Następnie przez długi czas uciekał przed ochroniarzami z Weissing, aż w końcu udało mu się uciec, tamci nie złapali go, natomiast jakiś czas później odnaleziono jego ciało. Tench był martwy, już tak naprawdę. Powodem śmierci było silne uderzenie w głowę. Otóż ten, biegnąc przez jakieś zarośla, nie spodziewał się, że grunt zaraz się zapadnie. Tak niestety też się stało, a ten tragicznie upadł na dużą skałę, a upadek spowodował jego śmierć. Następnie osoba opowiadająca o tym wydarzeniu żegna go i oddaje mu swoisty hołd. W trakcie ostatnich sekund filmu widzimy dzwoniący telefon. Niestety nie wiemy, kto dzwoni, ale myślę, że jest to Peter Tench albo jakaś jego alternatywna wersja czy coś. Wiecie, jak to jest z Backroomsami, jest tam dość różnie. Więc być może właśnie chodzi tutaj o Petera Tencha dzwoniącego w jakiejś sprawie, ewentualnie jakiś jego duch czy coś, no nie wiadomo, to są Backroomsy, wiecie o co chodzi. No i na sam koniec pozostawię taki bonusowy temat, o którym w sumie nie chciałem mówić, ale trochę do mnie o tym pisaliście, więc chociaż powiem swoje zdanie na temat Garden of Banban 2 w tym fascynującym odcinku. Jakby to powiedzieć, jest progres, ponieważ chapter drugi trwa godzinę, dla porównania pierwsze to było jakieś 15 minut, jakbyś się postarał. No i nie powiem, żeby cokolwiek o tej grze powiedzieć, spojrzałem sobie na nią przez jakiś czas przed zrobieniem tego filmu. No i no, może jest trochę lepiej niż w jedynce. Niektóre lokacje są spoko, ta morda jest git tutaj. No i ogólnie naprawdę nie wiem, co o tym powiedzieć, bo to jest po prostu Garden of Banban, tak? Chyba każdy wie, o co chodzi z Garden of Banban i dlaczego ta gra jest tak zła. No ale dobra, potworków jest trochę więcej, jakaś tam w miarę fabuła jest, jakoś takoś to się tam rozwija, są jakieś, nie wiem, minigry i tak dalej. No ale to jest tak czy siak cały czas Garden of Banban, także ten. W ogóle wyszedł film z The Foresta, Wyjaśnienie Fabuły, na kanale moim, Sons of the Forest, Wyjaśnienie Fabuły. Tam opisuje coś naprawdę ciekawego. Tak więc zapraszam tam, a Garden of Banban 2 zabiera nas do przedszkola Banbana. No i ten, uciekasz przed tym i tym, jakoś takoś, a potem zjeżdżasz tam, gdzie nie powinieneś schodzić, jakiś ziomek cię obserwuje i potem będzie Garden of Banban 3.
No i tak jest, tym tragicznym tematem kończymy dzisiejszy film. Wielkie dzięki za oglądanie. Zostaw sumę na kanale, ponieważ dobijemy 300 tysięcy widzów do 19 kwietnia, czyli do moich 18 niestety urodzin. Zostaw również kciuka w górę pod tym filmem, jeżeli materiał Ci się spodobał. Ponadto wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem my słyszymy się w kolejnych filmach. Mówi do Was Mondar, trzymajcie się ciepło, tylko biegło. Dziękuję, wszystkim życzę. Cześć!